Cześć, nazywam się Zbyszek Tarnawski, jestem motocyklistą z ponad 25-letnim doświadczeniem. Lubię turystykę motocyklową i jazdę w nieznane. Użytkuję maszyny ADV, taka jak ta i inne. Jestem też instruktorem techniki jazdy, uczę jeździć po asfalcie, uczę jeździć po drogach gruntowych. I chciałbym się z Wami podzielić opinią na temat opon Metzeler Karo 4, które weszły na rynek wiosną 2022 roku. Jeździłem na nich przez cały sezon, także zapraszam do obejrzenia materiału. Jeżdżąc po różnych drogach, wybierając się na wyprawy, na których nie tylko będziemy jeździli po asfalcie, staramy się znaleźć odpowiednie opony, dobrać odpowiednie opony, tak żeby zarówno na dojeździe, jak i już na miejscu można było się cieszyć jazdą i żeby nas nie ograniczały. I jest z tym duży problem, dlatego że większość opon kostkowych, która jest na rynku, oferuje kiepskie tak naprawdę właściwości, jeżeli chodzi o jazdę po asfalcie. Po prostu nie ma przyjemności z jazdy na tych oponach. Druga sprawa, one się szybko zużywają, często hałasują i przygotowaliśmy test, w którym sprawdzimy właśnie, jak te opony zachowują się w różnych warunkach. Część tych naszych testów będzie rozgrywała się na drogach gruntowych i w przygodnym terenie, a część będzie na terenie ośrodka doskonałej techniki wjazdy w Jaworznie, gdzie będziemy sprawdzali zachowanie tej opony na asfalcie. Tam zrobimy test hamowania awaryjnego i sprawdzimy, jak ten motocykl prowadzi się w takim pełnym, głębokim złożeniu. Jazda w piasku to zmora wielu kierowców. Motocykle przewracają się, nie chcą jechać. Jak ta opona się zachowuje podczas jazdy w piasku? No, mianowicie pierwsza sprawa, bardzo łatwo utrzymać kierunek jazdy na wprost na tej oponie. Druga sprawa, nie ma w ogóle problemu jakiegoś większego z trakcją, dlatego że jest agresywna rzeźba bieżnika. Także przy przejeżdżaniu przez jakieś łachy piaszczyste nie miałem żadnego problemu, żeby tym motocyklem płynnie, stabilnie jechać. Nie trzeba było podnosić jakoś nawet specjalnie obrotów, po prostu motocykl się dobrze prowadził, także do piasku jak najbardziej się ta opona nadaje. W tym miejscu sprawdziliśmy, jak ta opona zachowuje się podczas ruszania na podjeździe i podczas hamowania na zjazdach. Sprawdziliśmy też, jak się zachowuje w trawersie. I wnioski są takie, że nie było żadnego problemu z przyczepnością przy ruszaniu, jak i przy hamowaniu. Motocykl trzymał linię jazdy. Fakt, że boczne kostki znajdujące się na barku opony przesunięte są względem tych centralnych, powoduje, że dosyć łatwo się trawersuje i pokonuje tego typu nierówności. Karo 4 dobrze prowadzi się w łukach, wrzyna się w nawierzchnię, motocykl nie jest podsterowny, przednie koło nie dostaje poślizgu. Jeśli chodzi o tył, no to w największym stopniu jego zachowanie będzie warunkowane tym, jak pracujemy gazem, ale ta opona też dobrze współgra z kontrolą trakcji. Ja jeździłem na włączonej offroadowej. Wchodząc dynamicznie z łuku, motocykl sprawnie jechał do przodu bez nadmiernego poślizgu. Także podsumowując, ta opona dobrze zachowuje się w zakrętach naszych trzech. W błocie ta opona się dobrze czyści, niemniej jednak motocykl będzie wężykował. Wynika to z tego, że środkowe kostki to są duże bloki gumy i mając tego świadomość, trzeba balansować po to, żeby go ustabilizować. Jesteśmy w ośrodku doskonalenia techniki jazdy w Jaworznie i przeprowadzimy tutaj trzy testy. Pierwszy to będzie próba hamowania na suchej i mokrej nawierzchni. Drugi to będzie test precyzji sterowania oraz trzeci to test stabilności podczas jazdy w zakręcie.
Próba hamowania prowadzona była z prędkości 80 km na godzinę. Wykonaliśmy 10 przejazdów i wyciągnęliśmy średnią. Długość drogi hamowania na suchym wyniosła 20 metrów i 2 cm. Natomiast długość drogi hamowania na mokrym wyniosła 21 metrów i 60 cm. I to jest duża niespodzianka, dlatego że różnica w długości drogi hamowania wyniosła niecałe 10%, co uważam za bardzo dobry wynik. Mało tego, podczas hamowania motocykl zachowywał się stabilnie i uważam, że to jest duża zaleta tej opony, jak ona się zachowuje na mokrym i jak hamuje na mokrym. Karo 4 zachowuje się bardziej jak opona szosowa niż opona kostkowa podczas jazdy po asfalcie w zakrętach. Łatwo się zmienia kierunek jazdy. Podczas jazdy w pochyleniu nie odnosiłem wrażenia, że jadę na granicy przyczepności. Motocykl zachowywał się stabilnie, łatwo było też zmienić kierunek jazdy w pochyleniu. Może to wynikać z tego, że tylna opona jest dwuskładnikowa. Na barku opony jest większa mieszanka, która będzie dodawała przyczepności. Opona zachowuje się poprawnie, czułem się bezpiecznie testując tą oponę i uważam, że można na niej komfortowo jeździć po drogach asfaltowych. Producent podaje, że w nowej oponie wysokość bieżnika to jest 11 mm. Zmierzyliśmy tą wysokość w nowej oponie, wyszło nam trochę ponad 10. Zmierzyliśmy też zużycie opony w tym motocyklu, opony tylnej. Opona ta ma 3000 km przebiegu. Wysokość bieżnika wyszła aż ponad 6,5 mm. Czyli ta opona powinna starczyć jeszcze na około 2-3 tysiące km i będzie należało ją wymienić. Jeżeli chodzi o wpływ zużycia na trakcję, to opona przede wszystkim nie ząbkuje. Dotyczy to w szczególności przedniej. Powoduje to, że motocykl gładko się toczy, opona cicho pracuje i jest przyczepna, bardzo dobrze hamuje, też bardzo dobrze, stabilnie zachowuje się w zakręcie. Ciekawą cechą Karo 4 jest budowa bieżnika tej opony. Mianowicie szerokość kostek, jak i przerw między nimi jest różna i w efekcie podczas jazdy z dużą prędkością odczuwamy większy komfort akustyczny. Opona mniej hałasuje. A jak wygląda sprawa dodawania gazu w zakręcie, kiedy chcemy przyspieszyć, kiedy chcemy odprostować motocykl? Jest przyczepność. Ja przyspieszałem na prostej tutaj dosyć intensywnie przy próbie hamowania i ten motocykl nie zrywa. I podczas jazdy w złożeniu też można dodać gazu bez problemu. I no, najprawdopodobniej wynika to z tego, że mamy dwuskładnikowy tył i on po prostu trzyma. A zmierzając do konkluzji, czy Karo 4 podczas jazdy takiej drogowej, asfaltowej, kiedy jedziemy po drogach asfaltowych na jakąś wycieczce, czy te opony bardziej przypominają klasyczne opony kostkowe, czy one są pod względem trakcji bardziej zbliżone do opon typowo drogowych? One się zachowują jak opony szosowe, drogowe. Ta opona nie zachowuje się jak opona kostkowa i to jest jej duży atut. Jeżdżąc typowo turystycznie, bo jest to opona dedykowana do motocykli typu adventure, jakiego dystansu możemy się spodziewać pomiędzy wymianą ogumienia? No, myślę, że tył przy łagodnym jeżdżeniu jest w stanie wytrzymać 6, może 7 tysięcy km. Przód około 10 tysięcy km. U nas ta opona jest używana w takich niereferencyjnych warunkach, tak na dobrą sprawę, bo motocykl jeździ na kursach i jest intensywnie eksploatowany. I ten pomiar, który robiliśmy na tylnej oponie, gdzie wyszło 6,5 mm bieżnika po ponad 3000 km, to jest wynik tego, jak ten motocykl jest eksploatowany. Że często są wykonywane hamowania awaryjne i jeździ w różnych warunkach, użytkowane przez też różnych kierowców. Ale myślę, że w warunkach takiej eksploatacji, gdzie po prostu jedziemy turystycznie, to spokojnie jesteśmy w stanie osiągnąć te 7 tysięcy przebiegu. Czyli to jest taki, powiedzmy, poprawny, dobry wynik, jeżeli chodzi o oponę tego typu. No, Karo 4 z wyglądu i z tej, jeżeli chodzi o technologię, którą zastosował producent, jest oponą typowo kostkową. Natomiast jak taka opona zachowuje się podczas jazdy z dużym obciążeniem? Mam tu na myśli jazdę z pasażerem, z kuframi, no, obładowanym na wycieczkę. Z dużą prędkością. I z dużą prędkością, no bo widzimy tutaj duże i wysokie bloki, mające od 9 do 11 mm.
Więc podczas jazdy na wprost z dużą prędkością nie ma takiego zjawiska szimy, motocykl nie wężykuje, nie ma problemu ze stabilnością z jazdą na wprost. I jeździliśmy tym motocyklem z prędkościami 140 na godzinę z obciążeniem, z kuframi. Wprawdzie bez pasażera, ale motocykl był obciążony i bardzo dobrze się zachowywał, stabilnie prowadził. Także przy jeździe na autostradzie nie będzie tego problemu, że zaczyna nagle wężykować i boimy się prowadzić. No w takim razie, no, dla kogo jest dedykowana tego typu opona? Dedykowana jest właścicielom motocykli Adventure, którzy chcą na tych oponach jeździć po asfalcie i czuć komfort i jednocześnie zjeżdżać na drogi gruntowe w przygodny teren, tam gdzie jest miękko, bo ta rzeźba bieżnika dostosowana jest do miękkich nawierzchni, to już nie shooter tylko, ale właśnie piasek, czy błoto, czy po prostu luźna nawierzchnia. I tam to, ta opona się sprawdzi, a jej bardzo dużą zaletą jest to, że da się na niej w komfortowy sposób jeździć po asfalcie, w szczególności na mokrym, podczas jazdy w deszczu, ponieważ nie ma uślizgów, co jest zawsze jakby ważne przy zakupie opony, jak ona się zachowuje na mokrym, także ta opona ok. A jak wyglądają właściwości, te wszystkie zalety Karo 4 w porównaniu z innymi oponami konkurencji? Jest to dosyć nietypowa opona, dlatego że ona jest kostkowa i niby ma agresywną rzeźbę bieżnika. Są duże przerwy między blokami, ale to nie jest bardzo agresywna kostka w moim odczuciu. To jest coś pomiędzy Pirelli STR a taką klasyczną oponą kostkową. I myślę, że ta opona jest po prostu do turystyki. To nie jest opona do jakiejś ekstremalnej jazdy wyczynowej. To jest po prostu opona, która ma dowieźć nas w fajne miejsce i tam na miejscu możemy się pobawić, jeżdżąc czy to po tecie, czy po jakichś innych drogach. No na koniec, czy ta opona ma w ogóle jakieś wady? Chodzi mi o po prostu rzeczy, które jawnie odstają od generalnie dobrej jakości tego ogumienia. Coś, na co powinni szczególnie zwrócić uwagę przyślinabywcy. Po zakupie tej opony trzeba ją dotrzeć podczas pierwszych jazd, dlatego że kostki mają ostre takie brzegi i motocykl przez pierwsze powiedzmy 500 km bardzo łatwo idzie w przechylenie. Trzeba się do tego przyzwyczaić, w szczególności w przypadku opon rozmiarze 19 na 17 cali. W przypadku opon 21 cali, 18 cali nie zauważyłem takiego problemu, bo też jeździłem na takich oponach. Natomiast w przypadku tych drugich jest szybsze zużycie niż w przypadku rozmiaru do GS-a. Szybsze zużycie z tyłu i te opony w rozmiarze 21-18 cali są troszeczkę głośniejsze niż te w rozmiarze 19-17 cali. Taka jest różnica między nimi. Wad bym się jakiś specjalnie nie doszukiwał, bo ona jest po prostu poprawna w tych aspektach, które oceniamy. Natomiast to, co jest plusem tej opony, to to, jak ona jedzie po asfalcie, w szczególności na mokrym. Jest zaskoczenie duże, że można wymyślić kostkę, na której nie ma strachu jechać w deszcz. Jesteśmy po testach w Jaworznie i w Dąbrowie Górniczej. Jesteśmy też po całym sezonie jazdy na tej oponie, więc kilka słów podsumowania. Dla kogo jest to opona, w jakich warunkach się sprawdzi? Więc to jest opona dla osób, które chcą podróżować dalekodystansowo, dlatego że świetnie się prowadzi na asfalcie, sprawdza się podczas deszczu, dobrze też jeździ w zakrętach. Jeśli chodzi o drogi gruntowe, no to na pewno będzie się sprawdzała tam w trudniejszych warunkach, gdy będziemy zjeżdżali w jakieś trudniejsze szlaki, dlatego że ma agresywny bieżnik. Bardzo fajnie się prowadzi też na szutrach, gdzie chcemy dynamicznie pokonywać zakręty, więc polecam tą oponę, sprawdźcie sami, przyjrzyjcie się temu nowemu produktowi, myślę, że warto.